Panie profesorze, piknik rocznicowy to oznacza, że w dniu dzisiejszym, 12 czerwca, obchodzimy jakąś rocznicę. Jaka to jest rocznica? W czerwcu przypadają dwie ważne rocznice. Jedna to jest rocznica konsekracji kościoła, 25, a druga to rocznica powstania parafii, to jest z kolei 75 rocznica. Świętujemy obie te i ten piknik stąd nosi nazwę pikniku rocznicowego, ale tak naprawdę to jest trochę też taki piknik organowy, a zatem piknik organizowany przez Komitet Budowy Organów. Po co w ogóle parafii w Aninie prawdziwe piszczałkowe organy? Zgodnie z kodeksem liturgicznym organy piszczałkowe to jedyny instrument, jaki powinien grać w kościele. No, naszym marzeniem jest to, żeby Anin, żeby okoliczne parafie, ale Anin miał takie prawdziwe organy z prawdziwego zdarzenia, piszczałkowe, zgodnie z kodeksem liturgicznym, żeby służyły na 100, 200, a nawet 300 lat. Drodzy Państwo, to właśnie dzięki tym ludziom ta akcja ruszyła i idzie dalej do przodu. Czy ciężko się zbiera? Cudownie się zbiera. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w ogóle możemy w tym uczestniczyć. Ta inicjatywa powstała tak naprawdę oddolnie, czyli od samych parafian. A potem ja to tylko tam w banku podpisałem numer konta.